Cześć, witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj naszym tematem przewodnim jest konflikt. Nie chodzi o zwykły konflikt, a o swojego rodzaju batalię domową pomiędzy dobrymi a dobrymi. Pomiędzy bezpiecznikami a twórcami oprogramowania. Czy konflikt ten występuje rzeczywiście, czy ma sens? I o tym, jak w czasach dzisiejszych tworzono z oprogramowanie, porozmawiamy z moim gościem. Wojna domowa programiści kontra bezpiecznicy. Miło mi przedstawić Państwu mojego dzisiejszego gościa, Andrzej Dejak, założyciel bezpieczny.pl, doświadczony software security architekt, inżynier oprogramowania, trener, odkrywca wielu krytycznych podatności w popularnym oprogramowaniu gigantów. Andrzej, miło mi Cię dzisiaj gościć. Cześć, dzień dobry wszystkim. Miło mi tu być. To już kolejny podcast, w którym mam przyjemność uczestniczyć i jak zawsze. Jest mi bardzo miło, że ludzie mnie zapraszają, szczególnie jeżeli mogę się wypowiedzieć na tematy, które mi są dość bliskie, czyli konkretnie bezpieczeństwo, a może jeszcze konkretnie bezpieczeństwo aplikacji. A czy właśnie tematy, które są ci bliskie? Bardzo się cieszę, że jesteś z nami, biorąc pod uwagę właśnie Twoje dotychczasowe zajęcia czy zainteresowania. Jesteś właśnie osobą, która łączy w sobie te dwie strony: dwie strony batalii, o których dzisiaj mówimy. Z jednej strony twórcy kodu, z drugiej strony security architekta. Osobę, której zadanie to w głównej mierze edukacja sztabów ludzi odpowiedzialnych za produkcję oprogramowania w kontekście bezpieczeństwa. Więc tym bardziej się cieszę. Andrzej, to bardziej utożsamia się z programistą, czy z bezpiecznikiem? Musiałem to zadać, przepraszam. Jasne. Dobre pytanie. Wolę uniknąć tutaj obstawiania konkretnie jednej strony. Natomiast jeżeli musiałbym wybrać, jeżeli byłbym tak przyciśnięty do ściany i musiałbym wybrać, to bardziej utożsamiałbym się jednak z osobą, która tworzy, czyli bardziej z programistą niż z bezpiecznikiem, niż z psują. Chociaż ja nie do końca widzę, że to musi stać w takiej kontrze, to znaczy... Można dość jasno zobaczyć, że oczywiście w bezpieczeństwie również potrzebujemy ludzi, którzy budują, czyli budują bezpieczeństwo, czy poprawiają, czy budują same mechanizmy, więc jedno z drugim się nie wyklucza. Natomiast jeżeli za bezpieczeństwo i w takim typowym wydaniu mówimy o jakichś pentestach, o jakiejś ofensywie, to faktycznie bliżej mi do tej strony, która buduje, niż do tej strony, która atakuje, pomimo tego, że moje korzenie. Wyrastają w zasadzie właśnie od strony atakującego. Po prostu w pewnym momencie zobaczyłem, że ofensywa jest fajna, ale końcem końców do niczego nie prowadzi, chyba że, Chyba, że faktycznie działamy albo dla rządu, albo dla złych organizacji, no to wtedy faktycznie do czegoś prowadzi, do, do jakiegoś zysku. Ale jeżeli nie robimy tego w takim wydaniu. To ta strona obronna, ten defens dla mnie jest ciekawszy i bardziej się z nim identyfikuje. Słuchaj, tak na początek, jak wygląda współczesny proces wytwórczy? Począwszy od koncepcji, przez programowanie, potestowanie z iloma pracownikami i na jakie stanowiska produkt ma z reguły styczność, zanim trafi do, do klienta końcowego. I tutaj wiem, że to jest sprawa mocno uzależniona, czy od wielkości, czy od rodzaju projektu, ale zależy mi tutaj na takim, wiesz, ogólnym przedstawieniu całego ciągu. Od otrzymania zlecenia do finalnego produktu, do testów, tak jak powiedziałeś, nie będziemy tego rozbierać na takie faktyczne czynniki pierwsze, no ale każdy, każdy taki projekt ma jakąś fazę designu, więc tam są tam, tam tak naprawdę jest kilka ról w zależności od wielkości projektu, albo inaczej, ról jest zawsze tyle samo. Tylko często może być to po prostu jedna osoba, która pełni wiele ról, więc no musi być jakiś. Architekt, ktoś, kto po prostu wymyśla dany, dany produkt, dane rozwiązanie czy dany feature, muszą być już na tym etapie jacyś programiści, którzy są wciągnięci przynajmniej na samym podstawowym poziomie typu mówienia ok, to możemy zrobić, albo tego nie możemy zrobić, czyli jeszcze nie implementacja, ale dalej myślenie o tym, jak coś zrobić. No, oczywiście jest jakaś osoba biznesowa, to może być product owner, to może być jakaś inna rola, ale ktoś, kto mówi, no po co w ogóle mieliby? coś zrobić, no i do czego to prowadzi w kontekście biznesu, bo to jest też ważne, że aplikacje, całe IT nie jest osobną bańką. IT jest po to, żeby pomagać biznesowi w osiąganiu jakichś konkretnych celi, więc ta osoba biznesowa, jakaś rola biznesowa też jest ważna na tym samym początku designu, myślenia o oprogramowaniu. Potem przechodzimy do fazy implementacji, czyli zaczynamy po prostu z grubsza Wcielać ten pomysł, wcielać ten design w życie. Następnie dochodzimy do fazy takiej pośredniej, typu testów, buildów, robienia takiego sprawdzenia tego, czy to, co zrobiliśmy, to, co zaimplementowaliśmy, końcem końców działa tak, jakbyśmy chcieli. No i na samym końcu gdzieś to trafia tam na produkcję, no i spełnia już jakąś faktyczną funkcję biznesową, czyli Powiedzmy takie cztery, cztery fazy. Oczywiście te cztery fazy dalej mogą się rozbijać na podfazy, mogą być dodatkowe role, ale z grubsza można wyodrębnić cztery fazy. I ról, tak jak widzimy, jest trochę całkiem sporo. Jest całkiem sporo. Oczywiście tutaj jeszcze nie wspomniałem o testerach, no bo testerzy też są w pewnej fazie. Najczęściej jeszcze niestety nie są w fazie designu, nie są w fazie implementacji, są dopiero w fazie Testów w fazie sprawdzenia, czy to, co zrobiliśmy, odpowiada temu, co chcieliśmy zrobić, lub jeszcze dalej, to już w ogóle zły, zły przypadek, kiedy testerzy są tylko po fazie już e, tak naprawdę e, deploya, czyli w fazie, gdzie już coś żyje na e, produkcji, bo oczywiście od tego tak naprawdę kiedyś się zaczynało zaczynało albo nawet kończyło czyli zaczynało się od końca. A więc to też chciałbym się odnieść bezpośrednio do tematu naszego dzisiejszego podcastu. Skąd ta zimna wojna? Dlaczego specjaliści od bezpieczeństwa tak często zgłaszają swoje obawy przed szybko tworzonym kodem? Nie wiem, czy jest to związane względem rozjazdu, względem celów, tak? Czy, czy wynika to z innego postrzegania świata rzeczywistości? Chodzi mi tutaj o takie klasyczne spojrzenie bezpiecznik versus spojrzenie programisty zaangażowanego w proces twórczy oprogramowania. Czy rzeczywiście w ogóle możemy mówić o swojego rodzaju konflikcie interesów pomiędzy tymi dwoma stronami? Wydaje mi się, że można popatrzeć na to jak pewien, pewnego rodzaju konflikt interesów i jest to konflikt interesów, natomiast to jest, tak jak powiedzieć na samym początku tego podcastu, jedna i druga strona jest tą dobrą, czyli to nie jest tak, że bezpiecznicy są źli, więc stoją w konflikcie. Raczej te cele nie są zawsze zbieżne i my chcielibyśmy, żeby te cele były zbieżne, niestety, niestety często nie są. I teraz pytanie, czemu nie są? No bo końcem końców programista jest rozliczany za dowożenie feature'ów. I ja to też zrozumiałem, będąc, jako programi będąc programistą, bo ja zacząłem jako bezpiecznik, potem pracowałem jako software engineer, a potem znowu przeszedłem do bezpieczeństwa. Natomiast pracując właśnie jako software engineer, pisząc oprogramowanie, zobaczyłem, że ja rozliczalny jestem za feature'y, a nie niekoniecznie za jakość i na pewno nie za bezpieczeństwo tych feature'ów. Oczywiście jest to pewnego rodzaju założenie, że te feature'y, które dostarczam powinny mieć jakąś jakość i być w jakiś sposób bezpieczne. Ale głównie chodzi o to, że one powinny realizować cel biznesowy i za to jesteśmy rozliczani. Natomiast, znowu, bezpiecznik patrzy na to z trochę innego punktu widzenia. On jest rozliczany za zabezpieczanie tej aplikacji. I tutaj stoimy w takim pewnego rodzaju konflikcie, bo nasze cele nie są zbieżne. I oczywiście, niestety, jest tak, że no. Nawet jeżeli ja jako bezpiecznik znajdę podatności, to nie ja je wyprowadzam jako bezpiecznik, wyprowadza je programista. Ale programista nie jest rozliczany za wyprowadzanie podatności, tylko za feature'y. I tutaj nie mamy tej zbieżności celów. To zaczyna się powoli zmieniać, ale jeszcze tam nie jesteśmy. Tutaj ważne też, żeby uwypuklić jeden fakt: mianowicie bezpiecznicy często nie mają doświadczenia właśnie od tej strony wytwarzania oprogramowania. Często ludzie w bezpieczeństwie lądują z ról takich jak administracja sieciami, czy na przykład helpdesk, czy po prostu wskakują do bezpieczeństwa jako bezpieczeństwo, czyli to jest ich entry level job i potem po prostu awansują w tym konkretnym wertykalu. No i jeżeli nie mają doświadczenia z wytwarzaniem programowania, to nie do końca rozumieją właśnie ten język, te cele programistów. A to jest ważne, żeby, żeby mieć wyrównane cele, zrozumieć tą drugą stronę i w moim odczuciu każdy bezpiecznik mocno skorzystałby, jeżeli miałby doświadczenie programistyczne, czyli popracował po prostu jako programista, ale no, musiałby to zrobić komercyjnie, bo jednak programując samemu, a programując w zespole to zupełnie co innego, więc to jest takie trochę wishful thinking, natomiast jest to bardzo pomocne w zrozumieniu tej, tej drugiej strony i w tym momencie zaczynamy widzieć rzeczywistość. Od ich strony, od programistów strony, i y, nasze cele zaczynają się po prostu bardziej, y, bardziej wyrównywać, zaczynają być zbieżne. Zaczy, zaczynamy rozumieć, że y, pewne rzeczy można w łatwy sposób rozwiązać i moglibyśmy rozwiązać, innych nie tak łatwo rozwiązać. Zaczynamy po prostu inaczej patrzeć na te problemy, dzięki czemu lepiej się rozumiemy. Programiści z mojego doświadczenia często patrzą na bezpieczeństwo y, takim krzywym okiem, ale to nie wynika z y, uprzedzenia. Tylko to wynika po prostu z ich poprzednich doświadczeń, że bezpiecznik to był ten, ta osoba, która przychodzi z pałką i zaczyna bić po głowach. Natomiast jeżeli, jeżeli bezpiecznicy pokazują się z innej strony, to programiści nie są uprzedzeni, wręcz przeciwnie. Programiści to często są ludzie, którzy z natury chcą, żeby coś było dobrze zrobione, takie podejście Craftsmanship. I, i, I na bezpieczeństwo również im zależy, i na jakości, i na bezpieczeństwie. Tylko te poprzednie ich doświadczenia no, niejako nie, predykują to, jak podchodzą do tego tematu w, w chwili obecnej. Więc tutaj mamy pole do poprawy nie, i w jednej, w drugiej, i, w, i z jednej z drugiej strony. Słuchaj, wspominałeś o różnych rolach, m.in. o rolach związanych z biznesem i tutaj właśnie o to chciałem jeszcze, jeszcze zapytać, bardziej pod kątem takim typowo menadżerskim. Jak pogodzić wymagania funkcjonalne z bezpieczeństwem użytkownika, rozbudowując, żeby też od razu było wiadomo o co mi chodzi, jak pogodzić biznes, czyli wymagania funkcjonalne i skończony czas, tak, przewidziany na dany projekt, przekładający się oczywiście na, na koszty, Względem finalnego produktu. Czyli standardowa sytuacja. Mnóstwo zadań, skończone, czas na realizację, deadline y na głowie, a wiesz, jeszcze kilka modułów do dołożenia. E, tak, to, 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 to szara rzeczywistość. E, powinniśmy po prostu zacząć od tego, że, żeby nie odstawiać bezpieczeństwa na sam koniec, żeby implementować je jak najwcześniej i jest taki ruch, co się nazywa shift left security, czyli przesuwać bezpieczeństwo w procesie wytwórczym na lewo, czyli im bliżej tej fazy designu, tym lepiej. I oczywiście trzeba się najpierw na sam początek trzeba się pogodzić z tym, że nasze produkty nigdy nie będą w 100% bezpieczne, bo nic nigdy nie jest w 100% bezpieczne, nawet w zasadzie nie powinno być, bo tak jak powiedzieliśmy, koszty są skończone i, i nie da się wszystkiego zape zapewnić bezpieczeństwa na 100%. Więc bezpieczeństwo zapewniamy tylko na tyle, na ile powinniśmy to zrobić, na tyle, ile ma to sens w kontekście ryzyk, które na nas Czekają, w konkresie zagrożeń, które mogą nam coś zrobić, mogą nam wyrządzić jakąś szkodę, więc to jest ważne. I jak się z tym pogodzimy, czyli pogodzimy się z tym, że bezpieczeństwo nigdy nie będzie idealne, to możemy zacząć działać, możemy przesuwać bezpieczeństwo w lewo, czyli im bliżej procesu twórczego. Według mnie, ja patrzę na takie. Trzy, cztery praktyki, które mają dość duże znaczenie w poprawie bezpieczeństwa. Widziałem to i gdzieś w zachodnich firmach, które po prostu pokazały swoje case study. Znam to też z własnego doświadczenia. I tymi praktykami jest po pierwsze automatyzacja, czyli e, używanie pewnego rodzaju narzędzi w odpowiednich punktach wytwarzania naszego oprogramowania, tak żeby odciążyć e, nasze zespoły, nasze, tak nieładnie to ujmę, zasoby. E, i to jest taki pierwszy punkt, czyli automatyzacja. I tutaj można powiedzieć coś takiego jak SAS, można użyć DAST, można użyć kilka innych skrótów. Myślę, że damy to w notatkach, będzie można sobie poczytać o konkretnych narzędziach. Natomiast automatyzacja, czyli zautomatyzowanie tego, co się da. Następnie przechodzimy do takich trochę trudniejszych procesów związanych z ludźmi trudniejszy, bo po prostu e, trudniej je zaimplementować, natomiast stopę zwrotu mają końcem końców większą. I tymi procesami to są e, modelowanie zagrożeń, które możemy wykonywać praktycznie na samym początku i modele zagrożeń pomagają nam, jak sama nazwa mówi, zbudować model tego, co nam zagraża, co zagraża naszym aplikacjom. Modele zagrożeń są o tyle ciekawe, że można je robić na różnych poziomach szczegółowości, można je robić dla całego rozwiązania, można je robić dla jakiegoś kawałka rozwiązania, można je robić nawet dla konkretnego feature'a w oprogramowaniu, więc modelowanie zagrożeń jako praktyka jest Czymś, co ma dąść dużą stopę zwrotu, pomimo tego, że nie jest takie łatwe i tanie do zaimplementowania. Dodatkowo proces Secure Code Review, czyli po prostu przeglądu kodu pod kątem bezpieczeństwa, i myślę, że każdy programista zdaje sobie sprawę, że sam code review jest bardzo przydatny i bardzo wartościowy. No a jeszcze, jeżeli dołączymy do tego bezpieczeństwo, to tym lepiej. Więc Secure Code Review, modelowanie zagrożeń. I jeszcze jednym takim można powiedzieć, początkowym procesem to po prostu edukacja. I edukację też można rozwijać na kilka poziomów. Możemy zacząć od takiego typowego awarenessu o bezpieczeństwie i przychodzić aż do takich już niskolewelowych, do niskolewelowej edukacji na temat bezpieczeństwa. Danych podatności, czyli edukacji naszych zespołów deweloperskich, z konkretnych podatności, z konkretnych klas podatności. Więc do edukacji też trzeba podchodzić kilku poziomowo, a nie tylko, że no zrobimy jakieś tam szkolenie i każdy już będzie wiedział, że, że się zajmujemy bezpieczeństwem. Więc edukacja, modelowanie zagrożeń, proces code review i automatyzacja, z czego trzy z tych procesów są stricte powiązane z ludźmi, i tylko jeden z tych, z tych procesów jest czymś, co możemy sobie zrobić maszynami. A pytanie mocno przewrotne, które możecie strącić z krzesła, także uważaj, dlaczego bezpieczeństwo aplikacji jest obecnie, obecnie tak ważne? Pytanie tak jak wspomniałem, Mocno infantylne, biorąc pod uwagę ilość aplikacji, z jakich korzystamy na co dzień, aplikacje, w których to lokujemy, najróżniejsze czasami oczywiście wrażliwe dane, czy cały krajobraz cyberbezpieczeństwa. Jak bezpieczeństwo softwareu ewoluowało, biorąc pod uwagę czas obecny i praktyki sprzed kilku lat? Czemu. Bezpieczeństwo aplikacji jest tak ważne. No właśnie, czemu? No bo aplikacje tak naprawdę są wszędzie, wszędzie w naszym życiu. Czyli już w chwili obecnej w zasadzie cokolwiek robimy, to korzystamy z jakiegoś rodzaju aplikacji. Czy to takie aplikacje można powiedzieć Przejrzyste dla nas, czyli po prostu, nie wiem, korzystamy z czegoś na telefonie, więc wiemy, że korzystamy z aplikacji, bo sobie klikamy i wiemy, że tam są nasze dane. Może nie do końca wiemy, jakie wszystkie dane, natomiast wiemy, że z niej świadomie, wiemy, że z niej korzystamy. No, ale są też te, takie aplikacje, z których korzystamy, ale nie do końca świadomie. No, na przykład jeździmy autem, nasze auto jest pełne aplikacji. Włączamy kran, leci nam woda, systemy przepływowe, które przerzucają wodę. Są zarządzane aplikacjami. Włączamy światło, Power Grid jest zarządzany aplikacjami. To wszystko tak naprawdę jest software, więc y, możemy przejść od takiej krytycznej infrastruktury, gdzie na, w naszym skupieniu nie, nie są tyle dane, co y, jest samo to, żeby ta aplikacja działała i powinna działać. Tak, żeby nie było nieprzewidzianych stanów tej aplikacji, a możemy pójść dalej i popatrzeć na dane, czyli właśnie te aplikacje, które na przykład korzystamy w naszych smartfonach, które przetwarzają nasze dane, a nasze dane no, są dla nas ważne. Ja wiem, że często ludzie nie do końca zdają sobie sprawę, jak bardzo ważne są te dane. Natomiast incydenty takie jak Cambridge Analytica, która no, miała, można powiedzieć, wybrała albo pomogła wybrać przeszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych w Stanach no pokazują że dane nawet takie które po prostu wrzucamy do sieci i my nie patrzymy na nie jako coś co ma wartość one mogą mieć wartość dla innych osób, i mogą wpływać na naszą faktyczną rzeczywistość. I, i to jest ciekawe, czyli ktoś za pomocą danych e, może wpływać na rzeczywistość. No i dlatego bezpieczeństwo aplikacji jest ważne, natomiast tutaj musimy dorzucić ten dodatkowy kawałek, czyli nie tylko samo bezpieczeństwo, ale też prywatność, bo to często jest security and privacy. Więc to, ten, ta prywatność, to privacy często jest widziane po prostu jako osobna, e, osobna domena. Która jest połączona z bezpieczeństwem, ale nie jest tym samym, nie jest równoznaczna, więc tutaj też musielibyśmy to wyodrębnić. No, natomiast wydaje mi się, że tutaj przedstawiłem dość, dość mocne argumenty, dlaczego bezpieczeństwo aplikacji jest w chwili obecnej ważne, i oczywiście tych przykładów można było podawać dużo więcej. Ja wziąłem pierwsze lepsze z głowy. Więc do tego właśnie zmierzałem, biorąc pod uwagę to pytanie odnośnie ewolucji, tak, jak się te elementy zmieniały, bo czy hardware ma w dzisiejszym świecie jeszcze jakikolwiek sens bez oprogramowania z Twojego punktu widzenia? Wiesz co, ja, ja od razu powiem bez bicia, że ja się hardwarem nie zajmuję jakoś profesjonalnie, natomiast trudno jest mi wyobrazić sobie hardware, który działa bez software'u, przynajmniej w chwili obecnej. Byłby, musiałby być bardzo prymitywny i, i oczywiście ja jestem pewien, że są takie, no chociażby włączenie przełącznika to chyba jest jakiś kawałek hardware'u, ale bez software'u hardware jest bardzo, można powiedzieć, Prymitywne, więc nie daje nam dużo możliwości. Dopiero w momencie, kiedy mamy software, te możliwości zaczynają się mnożyć. Co więcej, często wychodzą nowe możliwości, których nawet nie byliśmy w stanie przewidzieć. I to jest ciekawe, że, że, że mamy tak zwane emergent properties, które nam po prostu się pojawiają z tego, z tego w jaki sposób ludzie korzystają z software'u. Więc wydaje mi się, że na chwilę obecną sam hardware bez software'u. Raczej raczej tutaj za dużo nam, nam nie da, już w, tej chwili, już w tej chwili software wartością przewyższył hardware. No właśnie mówimy do mikrofonów, pełni analogowych, no ale zaraz za tym mikrofonem i za kabelki mamy rejestrator już pełni cyfrowy. Właśnie i mamy na nim jakąś aplikację. Jaki software, który coś, coś robi z tym sygnałem, który, który przetwarza. Słuchaj, to poruszymy teraz troszkę drażniący temat. Kiedy w kodzie giganta zostaje znaleziona dziura, tak, luka, cały świat huczy. Z jednej strony mamy do czynienia z nagonką, e, w sumie właściwą i jak najbardziej na miejscu, bo przecież Czasami mówimy o bezpieczeństwie rzeszy ludzi na całym świecie. Z drugiej strony, z rzeszą poszukiwaczy, dziur, czy to wewnętrzne zespoły, bo powiedzmy giganci mogą sobie na to pozwolić, że mają całkiem spore zespoły, które są odpowiedzialne tylko i wyłącznie za tego typu elementy, czy zewnętrzni poszukiwacze, pasjonaci, tak? A jak dziury są najczęściej znajdowane w przypadku mniejszych graczy tworzących właśnie oprogramowanie na zlecenie klientów? To znaczy, konkretnie pytasz o to, w jaki sposób one są znajdowane? Jak czy? najczęściej się to A, okay. pojawia? No bo, tak jak wspominałem, przy tych dużych tematach jest tyle oczu tak naprawdę ukierunkowanych w kierunku tego programowania, że jeżeli nawet nie wewnętrzny zespół, to na pewno znajdziesz jakiś pasjonat, który stwierdzi, że tu jest ta luka to trzeba na załatać. A jak te elementy są wyłapywane w przypadku takich mniejszych komercyjnych rozwiązań, które są na przykład dedykowane dla danej firmy? Wiesz co, to jest ciekawe pytanie dlatego, że bardzo często takie oprogramowanie, które jest dedykowane pod jakiś to może być konkretna firma albo może być jakiś zestaw firm, ale niszowych, takie oprogramowanie często jest przez wiele lat po prostu w ogóle nieruszane, to znaczy nikt na nie nie patrzy. No właśnie z tego powodu, że no nie, ma tej, nie ma tego momentu, w którym osoba znająca się na bezpieczeństwie miałaby okazję popatrzeć na to oprogramowanie, dlatego że najczęściej nie jest w, w danej firmie zajmującej się czymś. Więc to jest pierwszy, pierwsze założenie, że po prostu tutaj nie następuje szybkie spotkanie pomiędzy bezpiecznikami a, a tym oprogramowaniem. Natomiast w momencie, kiedy następuje no, to już jest najczęściej tak, że to oprogramowanie przez tyle lat nie było, nikt na nie nie patrzył, że po prostu te błędy są z prostego powodu, bo to, o czym wcześniej mówiliśmy, jeżeli tworzymy oprogramowanie, to końcem końców dowodzimy feature, czyli nie patrzymy na bezpieczeństwo. Tym bardziej, jeżeli nie mamy takiego sygnału z zewnątrz, który mówi nam, że nasze oprogramowanie ma błędy i powinno być poprawione, co więcej, nasi klienci od tego nie oczekują od nas tego, albo powiedzmy, Oczekują, ale nie robią tego wprost. Czyli, no, oczywiście to oprogramowanie powinno być bezpieczne, no ale ja tego nie zapiszę w mojej specyfikacji ani w umowie. Okej, okay, więc jeżeli czegoś nie ma na papierze, to tak jakby tego nie było, więc ten vendor nie ma tak naprawdę powodów do inwestowania, bo tak jak wcześniej mówiłem, że to jest koszt, nie ma powodów do inwestowania w bezpieczeństwo, więc tego po prostu nie, nie robi, a bezpieczeństwo samo z siebie też o siebie nie zadba. I w momencie, kiedy ktoś po prostu zaczyna szukać, no to zaczyna znajdować bardzo dużo, bardzo prostych błędów, dlatego, że nikt wcześniej o nich nawet nie myślał, bo nie musiał tego e, robić. W przypadku tych większych vendorów, o których wspomniałeś, też nie jest tak różowo, że ci vendorzy nagle po prostu sobie myśleli, kurczę, fajnie jakby nasze oprogramowanie było bezpieczne. Nie. Tak się stało tylko dlatego, że rynek na nich tego wymógł. Czyli po prostu rynek wymaga na nich, e, żeby dbali o bezpieczeństwo na Tyle, na ile rynek tego wymaga. Tutaj ważne, ważne żeby przypomnieć o jednej takiej dość, dość głośnej notatce od Billa Gatesa, TPM, memo z 2001 roku, w momencie, to chyba był nawet styczeń, gdzie Bill Gates jasno napisał, że. Musimy postawić na bezpieczeństwo, musimy zadbać o bezpieczeństwo naszego oprogramowania. Jest to nasze być albo nie być. Dlatego, że jeżeli nie będziemy dbać o bezpieczeństwo naszego oprogramowania, czyli głównie Windowsa i Office'a w tamtym, w tamtym punkcie czasu, to klienci mogą pójść gdzieś indziej. I to, i, I to jest jasno pokazuje, że to nie jest tak, że chcemy, żeby było bezpiecznie. Microsoft chciał, żeby było bezpiecznie, bo nie chciał stracić klientów. I tak samo jest z innymi wszystkimi firmami, dużymi gigantami, Chcą, żeby było bezpiecznie, bo nie chcą stracić klientów. Czyli e, to już predykuje, że chcą, żeby było bezpiecznie na tyle, na ile nie stracą klientów. Ale nie musi być bezpiecznie, Więc tutaj też nie chcę y, mówić, że, w, że u tych gigantów jest po prostu bardziej różowo i że oni dbają, a ci mniejsi nie dbają. Ci mniejsi nie dbają, bo po prostu ich klienci od nich tego nie wymagają. Ci więksi o to dbają, bo ich klienci y, tego wymagają bardziej wprost. I, i, i tylko, tylko jest taka różnica. Gigantów tych wpadek też było, jest i będzie na pewno jeszcze bardzo dużo, ale skoro już właśnie jesteśmy przy dziurach, lukach i poszukiwaczach, to jaką rolę w naprawie kodu czy szukaniu właśnie podatności przez społeczność zajmuje Bug Bounty? Pytanie nieprzypadkowe, bo sam znalazłeś kilka krytycznych podatności utopowych producentów. Jak producenci podchodzą do takich zgłoszeń i jak tego typu zgłoszenia mogą im właśnie tak jak wspominałeś dalej pomóc? Czy chodzi tylko i wyłącznie rzeczywiście o utrzymanie reputacji, czy, czy o bardziej wsparcie społeczności, takie wiesz zaangażowanie dwustronne w proces hardeningu oprogramowania? Tutaj być może mam niepopularną opinię, ale zaraz się nią podzielę. Natomiast rozpocznę od samego początku, czyli postaram się nakreślić słuchaczowi, że to nie jest do końca tak, że te duże firmy sobie nagle pomyślały, że fajnie byłoby mieć Bug Bounty i płacić za to, że będą Taka nam dostarczać. Promocja. Tak, że nie, 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 nie. Po pierwsze, takie początki Bug Bounty można prześledzić od prywatnych vulnerability programów, które, czyli programów do zarządzania podatnościami, które rozpoczęły się jeszcze w dekadzie 2000-2010 i to były prywatne programy, zewnętrznych firm, takich jak dla przykładu Zero Day Initiative, czy Vulnerability Contribution Programs, z iDefense, VCP, w których uczestniczyłem i VCP i ZDI. I te programy miały za zadanie niejako oferować zewnętrznym researcherom sposób na, po pierwsze, zarobienie na swojej wiedzy o, o, o tych podatnościach, a po drugie, na koordynację tych podatności, tych błędów z Firmami i matkami. Czyli dla przykładu ktoś znalazł e, błąd w e, Apple, Apple QuickTime, to nie musiał iść do Apple, mógł e, takie coś sprzedać do ZDI i teraz ZDI płaciło tej osobie, ZDI brało te dane, szło do Apple. A przy okazji robiło swój produkt, który, który to był po prostu IDS, IPS, więc to też nie jest tak, że ZDI robiło to za darmo i z dobroci serca. Mieli w tym swój interes, natomiast na pewno tutaj dołożyli taką dość mocną cegiełkę, czyli zrobili pewien kontakt, można nawet powiedzieć, kontrakt pomiędzy researcherem. A tą firmą końcową byli takim pośrednikiem. Bo jeszcze wcześniej, czyli przed tą dekadą, było tak nieraz, że researcherzy próbowali coś zgłaszać, a te duże firmy, ci giganci, pozywali researcherów. Od razu grozili im sądem. Do tego więc, właśnie zmierzam. Więc to nie jest tak, że te duże firmy to tak z dobroci serca i, i one chcą, żeby było fajnie? I oczywiście, że nie. Co więcej, jeszcze tu na marginesie dodam, że to nie jest tak, że to było kiedyś. Nawet teraz, nawet teraz przedwczoraj czytałem o tym, że Xerox zabronił jednemu researcherowi opublikować swoich znalezisk podatności właśnie w oprogramowaniu Xeroxa na konferencji Infiltrate i groził mu sądem, więc researcher no, po prostu tego nie zrobił, bo no, nikt nie ma, no, na pewno nie ma tyle pieniędzy na obronę w sądzie, co co korporacja Xerox. Więc to się nawet jeszcze teraz nie skończyło, ale sytuacja jest trochę lepsza, ponieważ po tej dekadzie 2000-2010 nastąpiła kolejna na dekadę 20, 2010-2020, i tu mieliśmy wysyp programów Back bounty. Te programy e, najpierw były takie prywatne, czyli jakiś vendor miał, e, miał program Back bounty, na przykład Google, e, czy, czy Microsoft, czy, czy po prostu duża firma miała swój program bug bounty. można było do niej zgłosić błędy w ich oprogramowaniu i oni za to płacili albo nie wiem, wysyłali koszulki, ale już przynajmniej nie pozywali, więc to już mieliśmy poprawę. Natomiast y, niektórzy ludzie w branży, w Stanach zobaczyli, że w zasadzie moglibyśmy być takim pośrednikiem, moglibyśmy y, wdrażać programy ty, typu Bug Bounty do tych dużych vendorów, ale też do tych mniejszych, tych, których właśnie nie stać na dedykowane duże zespoły bezpieczeństwa. No bo jednak obsługa takiego programu Bug Bounty y, to jest koszt, ktoś to musi robić, więc jeżeli nie mamy zespołu albo nasz zespół jest mały, to trudno jest to robić. Więc powstały firmy, które... Y, których specjalizacją jest zarządzanie programami Bug Bounty dla danych organizacji. Dla przykładu HackerOne, dla przykładu Backcrowd, w Europie mamy coś takiego jak Integrity, więc tych platform jest sporo. I teraz dosedne, jaka, jaka jest największa wartość dodana Bug Bounty? Bo Bug Bounty mają swoje plusy. Po pierwsze, pomagają na przykład ludziom wejść do branży. Kiedyś yy, trzeba było wejść do jakiejś firmy, trzeba było zacząć robić pentesty, żeby się czegoś nauczyć żeby pokazać swoje doświadczenie. Teraz już nie trzeba. Bug bounty to nie jest pentest, bug bounty to nie jest ocena podatności, to jest taki mix pomiędzy oceną podatności, pentestem, może nawet trochę red teamem, zależy od, od zasad, ale nie jest tym czymś konkretnym. Jest, jest, takim, jest takim blendem różnych e, testów bezpieczeństwa. Natomiast pomaga zyskać doświadczenie, więc jeżeli... E, Pobawimy się w takimi programami banknoty, no to raz, że się czegoś nauczymy, dwa, że możemy czegoś coś zarobić, a, dwa, a trzy, że jeszcze pokazać innym, że czegoś się nauczyliśmy, że coś zarobiliśmy, czyli pokazać naszą wartość, czyli zdobyć, dla przykładu, pierwszą pracę. Więc dla researcherów jest to duży plus. Dla firm jest to jeszcze większy plus, bo zmniejszają sobie koszty znajdowania podatności w swoim programowaniu, czyli. Włączają taki program Back Bounty, pozwalają researcherom e, znajdywać błędy w ich oprogramowaniu, tylko że oni oczywiście biorą, e, biorą tylko te podatności, które uznają, że no faktycznie to jest podatność, więc możesz im zgłosić coś, co końcem końców oni uznają, że to nie jest podatność, ale i tak to wyprowadzą, natomiast ty za to nic nie dostaniesz, albo dostaniesz koszulkę. Co więcej, oczywiście są też takie sytuacje, że pięciu researcherów, czy więcej researcherów zgłosi tą samą podatność, no dostaje tylko ten pierwszy, a nie wszyscy, więc, więc widać, że według mnie, z mojego doświadczenia i, i z obserwacji rynku, wydaje mi się, że organizacje otrzymują trochę lepszy Lepszą, więcej wartości z programu Bug Bounty, ale końcem końców ci researcherzy też otrzymują wartość, więc to nie jest tak, że, że tutaj ktoś otrzymuje nic nie otrzymuje, a ktoś otrzymuje wszystko. Po prostu researcherzy otrzymują trochę mniej, firmy otrzymują trochę więcej. Same programy Bug Bounty według mnie działają na korzyść. Pozwalają nam no, trenować, pozwalają nam tworzyć. Większy zasięg, większą ilość ludzi, a bezpieczników brakuje i to w bardzo dużych liczbach, więc końcem końców wydaje mi się, że mają pozytywny, w, pozytywną, pozytywny wpływ na, na to, jak wygląda kraj bezpieczeństwa, i wydaje mi się, że są jednym z większych plusów ostatniej dekady: programy Backbound, tak, definitywnie. Andrzej, kto tak naprawdę odpowiada za bezpieczeństwo aplikacji? Czy to są programiści, testerzy, QA, QA Engineer, czy cały ciąg ludzi? Czy software, security developer, czy ta funkcja w ogóle ma jeszcze dzisiaj sens, czy jest to tak naprawdę rozsmarowane na cały sztab ludzi odpowiadających za zatworzenie oprogramowania? Tutaj może niepopularna opinia, ale jednak zgodna z prawdą. Za bezpieczeństwo aplikacji, za bezpieczeństwo kodu odpowiada deweloper. I tu nie ma, nie ma miejsca do dyskusji, bo końcem końców jeżeli ja coś tworzę, to ja odpowiadam za bezpieczeństwo. To oczywiście nie oznacza, że, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to ja jestem osobą, którą trzeba winić. Natomiast musimy wyjść od tego, że to deweloper odpowiada za bezpieczeństwo, dlatego że na koniec dnia to też deweloper będzie wyprowadzał te ewentualne podatności. No gdyby nie on za nie odpowiadał, to ktoś inny mógłby to robić. A jednak nie może. Więc odpowiada za to deweloper. Ale Oczywiście nie jest tutaj, nie jest jedyną osobą, która odpowiada. On po prostu odpowiada w większej mierze, bo to jest coś, co on tworzy. I też jeżeli, w momencie, kiedy ja tworzyłem oprogramowanie, to ja odpowiadałem za daną funkcjonalność, ja odpowiadałem za to, jak dobrze ona jest zrobiona. Jeżeli nie działała, to ja byłbym osobą, która powinna ją poprawić. Nikt inny. Natomiast na pewno mamy, mamy innych ludzi w procesie wytwórczym, którzy powinni nam pomagać. Zapewniać to bezpieczeństwo, powinien nam pomagać, rozwiązywać problemy, jeżeli jakieś są znalezione. I teraz jest ciekawa kwestia, właśnie tutaj wspomniałeś o QA inżynierach, quality assurance, o bezpiecznikach, u nas w Polsce, z moich obserwacji wynika, że raczej QA, inżynierzy często po prostu w ogóle nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem. To gdzieś tam powoli się zmienia, ale zmienia się w takim trochę brzydkim wydaniu typu management po prostu zrzuca odpowiedzialność za bezpieczeństwo na QA inżynierów bez ówcześniejszego, bez ówcześniejszej jakiejś edukacji, bez ówcześniejszego wdrożenia jakichś procesu Jest po prostu, no to teraz może zacznie się też to testować. I to się nigdy dobrze nie kończy, bo bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wymaga... Dość głębokiej wiedzy z różnych zakresów tego, jak działa programowanie, jak działają komputery. I, i, I tutaj też nie chcę mówić, że to jest jakiś racket sens, oczywiście da się tego nauczyć. Natomiast jest bardziej skomplikowane niż tylko oklikanie. I u nas jeszcze to nie jest takie widoczne, albo jest widoczne w takim nielanym wydaniu. Natomiast za granicą już jasno widać trend, że zapewne aspekty bezpieczeństwa będą odpowiadać właśnie inżynierze od, od spraw jakości. Co jest w zasadzie dość e, logiczne dlatego że bezpieczeństwo jest odnogą jakości, jest podzbiorem jakości, więc to też logiczne, że takie podstawowe testy bezpieczeństwa, czyli security testing nie penetration testing, ale security testing, bo to są dwa rodzaje, dwa różne rodzaje testowania bezpieczeństwa. Security testing należy do QA, natomiast penetration testing należy do bezpieczników. I penetration testing zawsze będzie należał do bezpieczników, co więcej, nigdy nie będzie się go dało zautomatyzować. A security testing będzie należał do QA inżynierów, na zawodzie już należy i w dużej mierze da się go automatyzować. Więc, więc tutaj, no, tutaj trochę tak odpowiedziałem, że no, coś trochę tu należy, trochę tam, więc to trochę rozmyłem. Jeszcze odnośnie funkcji Software Security Developer. Wiesz, co, jest coś takiego jak Security Champions. Często jest to wprowadzane w organizacjach jako taki bufor, jako taka satelita odnośnie działu bezpieczeństwa, czyli mamy dział bezpieczeństwa odpowiedzialny za, za bezpieczeństwo aplikacji. On zawsze jest za mały, czyli zawsze jest za mało osób tam. Nie, nie jesteśmy w stanie po prostu się rozmnożyć i ogarnąć całego portfolio aplikacji. Więc dużo firm wymyśla sobie sposób, że a, no dobra, no to jeżeli ja na przykład w każdym zespole wytwórczym wdeleguje jedną osobę, która się bardziej jara bezpieczeństwem, i ona będzie taką satelitą, ona będzie takim pierwszym punktem kontaktowym tego zespołu wytwórczego w kontekście bezpieczeństwa, no to trochę mi się ta praca po prostu ułatwi. Nie? Oczywiście, jeżeli taka osoba ma problem, to ona może przyjść do mnie. Ale myślę, że często po prostu z, e, daje sobie radę sama i nie musi przychodzić do mnie. W takim wypadku e, ta funkcja ma dość dużo wartości, czyli właśnie funkcja e, Security Champion można to nazwać Software Security Developer po prostu osoba, która jest w, w zespole wytwórczym, która ma trochę większe, raz że pojęcie, w, nie tylko o bezpieczeństwie, w ogóle po prostu o oprogramowaniu, jest w stanie przewidywać pewne rzeczy, czyli jest najczęściej seniorem, a dwa, no, też się interesuje tym bezpieczeństwem, więc, więc gdzieś tam jest w stanie po prostu pomagać tym swoim kolegom, koleżankom. Więc tutaj wszystkie, wszy, wszystkie w zasadzie te trzy role mają swój wkład, ale odpowiedzialny za bezpieczeństwo końcem w końców końcu jest deweloper. Słyszysz. Kilka razy dzisiaj wspomniałeś o edukacji. Kilka razy. Jak wygląda właśnie edukacja programistów w kontekście bezpieczeństwa? Od czego najlepiej zacząć i jaką ścieżkę obrać? O Wasp? coś innego. Wiesz co? Jeżeli chcielibyśmy, byśmy zacząć od edukacji i jeżeli teraz mówimy o programistach, możemy to rozszerzyć po prostu na ludzi technicznych, bo to mogą być DEWI, mogą być QA, mogą być OPSI, To tak. Takim dobrym krokiem pierwszym jest edukacja pod kątem OAS Top Ten i OAS Top Ten, a nie inny standard albo nie jakieś inne Top Ten z prostej przyczyny. OAS Top Ten nie jest standardem, ale jest zbiorem, zbiorem top 10 klas podatności z jakiegoś punktu czasu. Najnowsze jest z 2017, w tym roku będzie nowsza wersja 2021. Natomiast, natomiast on jest dobrym takim właśnie narzędziem, który buduje świadomość odnośnie bezpieczeństwa. I, i, i jeżeli sobie przetrenujemy te nasze zespoły właśnie pod kątem OAS TEN, czyli zaznajomimy ich z tymi podatnościami, z tymi klasami podatności, to te osoby nagle będą mogły w swojej pracy Wyłapywać te podatności, lub nawet jeżeli tak świadomie ich nie wyłapywać, na przykład programista, to myśląc o nich po prostu może ich nie wprowadzi, bo zamiast pisać ręcznie jakiegoś sql no to użyje jakiegoś ORMA. No i w takim wypadku rozwiąże ten problem SQL Injection. Więc tutaj top ten jest takim dobrym początkiem, natomiast potem można iść trochę głębiej i można edukować już w jakichś konkretnych technologiach. Czyli dla przykładu, jeżeli mamy programistów, i naszymi stakami technologicznymi jest, nie wiem, Java, a na frontendzie mamy Reacta. No to moglibyśmy zrobić jakieś szkolenie dla frontendowców z Reacta, jak zabezpieczać te oprogramowanie reactowe, ale też oczywiście szerzej trochę javascriptowe, a dla backendowców możemy zrobić szkolenie o tym, jak zabezpieczyć aplikacje Javaowe, które mają swoje, swoje klasy, które się klastrują wokół Java, które nie zawsze są jeden do jeden przełożeniem z Owastop 10. Czyli w OA 10 mogą być takie podatności, które na przykład w Javie często nie występują. Tutaj akurat podałem Javę, to nie jest dobry przykład, bo Top 10 to ten występuje cały w Java, ale jeżeli wzięlibyśmy jakąś inną technologię, nie wiem, na przykład Ruby i Ruby on Race, to są podatności, które są w OS top 10, a w Ruby on Rails są rozwiązywane out of the box i w ogóle nawet nie trzeba ich sprawdzać, bo one po prostu są rozwiązane, chyba że robimy coś dziwnego. Więc, więc tyle. No i oczywiście obsów, to też pod kątem takiego tego, jak się zabezpieczać infrastrukturę. Natomiast takim dobrym baseline jest opłap top 10 i to można dla wszystkich osób technicznych przeprowadzić tego typu szkolenie. Słuchaj, chciałem jeszcze wrócić do tematu standardów testów oprogramowania, rodzajów testów. Kto zajmuje się testowaniem? Kto zajmuje się testowaniem? Tak. Dobrze, ja tutaj mam kolejną niepopularną opinię. <grym> Mianowicie, ja, ja rozgraniczam rodzaje testów. Po pierwsze, widzę, że w ogóle nie tylko na naszym, na naszym poletku polskim, tylko na zachodnim, oczywiście, też jest sporo niezrozumienia tego, czym jest test penetracyjny i ile osób, wiesz, mamy 10 bezpieczników, to będzie mieć 11 opinii, czym jest test penetracyjny. Ja mam prosty model tego, jaki jest zakres, do czego prowadzi dane ćwiczenie. I ten model jest oparty oczywiście na różnego rodzaju standardach. To, co powiedziałem wcześniej, a może jeszcze wrzucę, dlaczego ja lubię to rozgraniczać. Ja lubię to rozgraniczać, bo pozwala mi to właśnie określić jasno, jaka rola powinna co robić. Dla przykładu, jeżeli patrzymy tak simplistycznie, na, na testowanie i wszystko według nas, testowanie bezpieczeństwa to zawsze jest test penetracyjny, no to zamykamy sobie drogę i w takim wypadku to musi zawsze robić pentester. No bo to jest test penetracyjny, więc to powinien robić pentester. Ale jeżeli popatrzymy na to trochę szerzej i zdefiniujemy sobie pewne, e, pewne główne aspekty danego rodzaju testów bezpieczeństwa, to możemy zacząć rozdrabniać to i rozdzielać to na inne, nie, na inne podzespoły, na inne komórki. I w moim modelu dla przykładu ocena podatności, Ocenę podatności może wykonać e, QA Engineer. I ocena podatności, końcem końców, jeżeli mówimy o wytwarzaniu programowania, ma dużo większą wartość niż test penetracyjny, bo test penetracyjny z założenia powinien testować naszą aplikację albo na środowisku produkcyjnym, albo kopii 1 do 1 środowiska produkcyjnego. Co więcej, powinien testować siłę naszych rozwiązań bezpieczeństwa. Czyli, z, czyli jeżeli mamy test penetracyjny, i ktoś w nim znajdzie podstawowego XSS-a, to znaczy, że nasza aplikacja tak naprawdę w ogóle nie jest gotowa na test penetracyjny, bo w momencie, kiedy testujemy penetracyjnie, to w ogóle nie powinno być XSS-ów, my się powinniśmy skupić na jakichś ciągach ataków, na, ciąg na całym e, łańcuchu ataku, a nie tylko na jakieś podatności. I to jeszcze tak proste jak XSS. Jeżeli mamy XSS-y, to coś już jest nie tak. Bo ten XSS powinien zostać znaleziony w rundzie oceny podatności, właśnie jeszcze na etapie um, QA inżyniera i właśnie to jest to co wcześniej powiedziałem, że testy penetracyjne zawsze będą robione przez y, pentesterów, bo one wymagają specjalizacji w bezpieczeństwie. Natomiast y, Testy bezpieczeństwa i tutaj mówię o ocenie podatności, ona może być robiona przez QA inżyniera, bo ona nie wymaga specjalizacji w bezpieczeństwie. Ona wymaga jedynie podstawowej wiedzy czym jest XSS i jak testować xss -a. Ja nie muszę wiedzieć jak potem wykorzystać tego xss w ataku, ja wystarczy, że wiem jak go znaleźć. I jak go znajdę, to wystarczy, pośle, że zrobię ticket w dżirze i, 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 i na tym się kończy. Więc ja tutaj trochę to e, dzielę i, 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 i dążę do tego, żeby pokazać, że różne role mogą spełniać różnego rodzaju kontrolki bezpieczeństwa. Więc QA inżynierzy mogą robić testy, e, e, ocenę podatności, pentesterzy mogą robić e, testy penetracyjne. E, Możemy mieć programistów włącznie z bezpiecznikami którzy tworzą modele zagrożeń. Ci programiści w pewnym momencie, jak, przejżą, jak przejdą kilka iteracji, sami będą mogli sobie robić te modele. Ale na początku dobrze jest mieć takiego eksperta domenowego, który pomoże w szukaniu tych, tych problemów bezpieczeństwa. Więc tu już mamy też programistów, którzy też tworzą jakiś proces, który końcem końców pomaga nam w obronie naszego software'u, ale no w zasadzie to jeszcze nawet nie jest testowanie, bo to jest tylko myślenie o, o tym, co może pójść źle, no bo to jest modelowanie zagrożeń. Co może pójść źle i co możemy zrobić, żeby nie poszło źle. A jakie narzędzia są najczęściej wykorzystywane do, w przypadku testów oprogramowania? E, wiesz co, jeżeli mówimy o takich typowych, e, dynamicznych testach manualnych, e, a, to chwila, to najpierw po, powiedzmy o automatycznych. Jeżeli mówimy o automatycznych, to e, często jest wykorzystywany Nessus e, lub jakiś ekwiwalent Nessusa. E, to jest typowy skan podatności, który, jest, e, który zawiera się w ocenie podatności, ale to jest skan podatności, on jest automatyczny. E, następnie e, możemy mieć automatyczne narzędzia, które testują naszą aplikację. Dynamicznie, tak zwane DASTY, Dynamic Application Security Testing, to może być na przykład Akunetics, i to też dalej jest, można powiedzieć, właśnie taka um, automatyczna, um, automatyczny skan podatności, czyli pewnego rodzaju ocena podatności. Natomiast jeżeli pójdziemy dalej i chcemy już przeprowadzać manualną ocenę podatności, ale dalej ocenę podatności, ale również też test penetracyjny, bo oczywiście w testach penetracyjnych aplikacji też się wykorzystuje to samo narzędzie, to musimy wykorzystywać jakieś, może nie musimy, ale najczęściej wykorzystuje się proksy. I tym proksy najczęściej jest albo burp, albo zap. Zap jest darmowym odpowiednikiem burpa, który w chwili obecnej no jest, już, jest już faktycznie całkiem dobrym wyborem, nie trzeba mieć burpa, ale że burp jest na tyle tani, że w zasadzie każdy może sobie na niego pozwolić. W IT, bo kosztuje tam chyba 300 dolarów na rok, więc nie jest dużym wydatkiem, a jest takim gold standard, i, i tutaj o tym wspominam, dlatego że Burb, będąc takim standardem rynkowym ma swój ekosystem i w tym ekosystemie jest bardzo dużo różnych pluginów, które po prostu ułatwiają nam pracę. Więc nawet o ile sam burb mógłby być dość łatwo podmieniony przez Zapa, no to już ten ekosystem byłby trudniejszy, bo po prostu Zap nie ma tak bogatego ekosystemu. Natomiast musimy mieć jakieś proxy. Proxy pomaga nam w podglądywaniu i w edycji tego, co wysyłamy do aplikacji. Czyli technicznie nie musimy mieć tego proxy, moglibyśmy robić wszystko ręcznie, ale zajęłoby to nam dużo więcej czasu. Więc proxy pomaga nam w szybszym działaniu, jest. Tak, to pomaga nam w przyszłym działaniu. Więc musimy mieć jakieś proxy, i najczęściej jest to BURP albo ZAP, i to służy do, no właśnie, testowania manualnego pod kątem bezpieczeństwa. I może służyć zarówno w ocenie podatności, dla przykładu przez QA Engineera, a może służyć również do testów penetracyjnych przy szukaniu podatności w web aplikacji, bo końcem końców narzędzie jest to samo, tylko ten cel tego atakującego jest po prostu. Trochę inne. Natomiast narzędzie jest to samo. I takim, no właśnie rynkowym standardem jest burp. No wspominałeś właśnie o burpie. Ja pamiętam, jak jakiś czas temu byłem na, na warsztacie dotyczącym podatności aplikacji webowych, i rzeczywiście przez większość czasu prowadzący korzystał tylko z Burpa. I ja byłem pełen zdumienia, tak jak wspominasz, odnośnie ilości modułów, które tam występują i w jaki sposób on oczywiście te moduły wykorzystywał do tego, żeby się dobijać do najróżniejszych systemów, do najróżniejszych aplikacji. I, i teraz właśnie też pytanie, no czy tego typu narzędzia są właśnie? wykorzystywane tylko w przypadku testów penetracyjnych i, i właśnie testów, czy również przez drugą stronę tak produkcyjnie? No bo z tego, co widziałem, to równie dobrze można to wykorzystać w dwojaki sposób. Nie, oczywiście, o, oczywiście one są wykorzystywane przez tą drugą stronę, bo zauważ, że w zasadzie to, co robisz jest takie samo, tylko twój cel jest inny, nie? Więc jeżeli, jeżeli twoim celem nie jest wypełnienie warunków umowy z daną firmą, tylko, tylko można powiedzieć, że działanie niezgodne z prawem na szkodę tej firmy, to też będziesz korzystał z tego narzędzia. Jedyna różnica jest taka, że prawnie nie masz z nimi żadnych powiązań i twoim celem już nie jest udowodnienie zarządowi, że da się włamać, tylko faktyczne włamanie. Ale narzędzie będzie dokładnie to samo. Można byłoby się zastanawiać w takim wypadku, czy może producent byłby w stanie w jakiś sposób, nie wiem, mitygować, nie sprzedawać jakimś dziwnym charakterom. Być może by był, być może nie. końcem końców, te, te narzędzia, o których mówimy, nawet komercyjne, da się często znaleźć w różnych zakamarkach sieci, więc jeżeli ktoś ma złe intencje, to i tak sobie poradzi. A, czy, czyli jak, w jaki sposób dostanie to, to narzędzie, a to byłoby tylko utrudnienie dla tych, którzy nie mają złych intencji. Więc Wiesz co, Poruszyliśmy temat testów. A teraz co jest jeszcze ważne? Mamy testy, mamy testy penetracyjne również. Komunikacja pomiędzy testerem a programistą, czyli takie typowe sprzężenie zwrotne. Jak działa? Czy zawsze działa? Z mojego doświadczenia nie działa. <śm> Z mojego doświadczenia nie działa. Z mojego doświadczenia nie działa, bo to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy bezpiecznicy nie mają doświadczenia w wytwarzaniu programowania często nie są w stanie popatrzeć, Oczami tej drugiej strony. I też trzeba wziąć pod uwagę jeszcze taką cechę charakteru. Jeżeli ktoś, jeżeli czymś zadaniem jest szukanie błędów w całym, to z założenia on będzie miał trochę inne predyspozycje, inny charakter niż osoba, niż osoba która na przykład buduje. I, I będzie jej po prostu trudno bezpiecznikowi spojrzeć tymi, tymi oczami programisty. I, I ja się sam do tego przyznaję, bo to jest. Nie, o wszystkich takich pro problemach, które mówię, to są często rzeczy, które ja sam, e, które ja sam przechodziłem, i dlatego ja te pro problemy zidentyfikowałem, dlatego ja e, je tak jasno widzę, bo ja po prostu sam tam byłem. I, 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 i na początku mojej kariery bezpiecznika bardzo trudno było mi zobaczyć, e, skąd te problemy, albo w ogóle no przecież myślałem, że no, programiści że, że to, że to w ogóle nie powinno być tych błędów. No nie. E, i, Trochę później w tej karierze to zrozumiałem, ale dalej e, widzę brak zrozumienia, właśnie e, bezpiecznik, programista, i e, zaczyna się właśnie taka trochę, trochę, trochę wojenka pomiędzy, e, pomiędzy tym bezpiecznikiem, pomiędzy tym programistą, i to sprzężenie zwrotne e, nie występuje. E, występuje mocny opór i brak, brak współpracy. Też oczywiście tutaj trzeba brać pod uwagę, że często, często programiści swoje załoszami też mają, czyli też nie nastawiają się do tej rozmowy tak, że chcą zrozumieć sedno problemu tylko podchodzą trochę tak defensywnie do tego i mówią, że traktują ten swój kod albo ten swój feature albo swoją aplikację jak takie trochę swoje dziecko i, i, i wtedy no ty przychodzisz i mówisz mi, że moje dziecko jest brzydkie. No, no to się nie będziemy lubić, nie? Nie no będziemy się e, lubić, tak. i, 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 I no niestety tak to wygląda, więc, więc tutaj dobrze jest mieć na przykładu menadżera, to może być project manager, product owner, który, który trochę... W, można powiedzieć, ogładza tą relację, stara się pokazać, że tutaj gramy w tej samej drużynie, chodzi nam w zasadzie o to samo i, i, i na koniec dnia chcemy to wyprowadzić i zrobić tak, żeby tego błędu w ogóle nie było w przyszłości. Czyli typowa rola rozjemcza. E, tak, tak, tak. I, 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 I ta rola, jeżeli jest, jeżeli taki człowiek faktycznie rozumie, rozumie swoją rolę w w kontakcie pomiędzy programistą a bezpiecznikiem, to wtedy, to wtedy to może działać. Wtedy to może działać, jeżeli tutaj sobie wyrównamy to. Natomiast jeżeli mamy tylko bezpiecznika i programistę, to często podchodzą do całej, całej dyskusji, już tak nie grają w jednej drużynie. O, widzą się jako, jako przeciwne drużyny, więc to sprzężenie zwrotne jest problematyczne. Znowu, to się, to się powoli zmienia, zaczyna być trochę lepiej, ale jeszcze nie jesteśmy, jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie byśmy chcieli. Na czym końcem końców cierpi bezpieczeństwo naszych aplikacji? Andrzej, na chwileczkę chciałbym przeskoczyć do aplikacji typowo mobilnych. Zanim rozpoczęliśmy dzisiejsze nagranie, to chwileczkę rozmawialiśmy na temat najróżniejszych, dziwnych czasami, nawet aplikacji dostępnych na naszych smartfonach. Jak też te główne firmy, które mają swoje sklepy, podchodzą do tematyki tworzonego przez inne firmy oprogramowania i publikacji tych, o, tego oprogramowania na swoich, w swoich po prostu sklepach, tak? Jak analizują to oprogramowanie? Bo wiesz, no, nieraz było tak, że oprogramowanie trafiało do, do właśnie do sklepu, zostało pobierane przez jakąś rzeszę tak naprawdę ludzi i po pewnym czasie słyszeliśmy jakieś głośne informacje, że n różnych aplikacji zostało zdjętych ze sklepu, czy to Androida, czy iOSa z powodu właśnie naruszeń bezpieczeństwa. No to od razu powiem jako fanboy Apple. U Apple to wygląda lepiej. <laughs> <laughs> ale, ale oczywiście e, to też nie jest tak, że to lepiej jest e, samo z siebie. E, first things first. U Apple wygląda lepiej, ale też proces wejścia do sklepu Apple jest, można powiedzieć, trudniejszy. Znaczy, może to z tego wynika, e, wiesz, e, że cię, ciężej do... się dostać, więc jak tak. już się ktoś tam dostanie, to się trzyma rękami. No. E, dokładnie. E, też... E, m... Raz, że ciężej się dostać, dwa, że ciężej się utrzymać i, i, i sama platforma jest po prostu bardziej zamknięta. Czyli jest ze strony dewelopera jest bardziej e, dla nas hostile. No, ona nam na dużo po prostu nie pozwala, nawet jeżeli byśmy coś chcieli zrobić. Z drugiej strony, Android jest e, dużo bardziej liberalny jako platforma, no ale to też, e, to też rzutuje potem na bezpieczeństwo i też musi rzutować właśnie na sklep, e, sklep Google'a, który jest po prostu, znowu, jak platforma, jest trochę bardziej liberalny. I dlatego w, na platformie e, Google'a. Spotyka się tego, takiej sytuacji, że mamy jakiś, dla przykładu malware, albo jakieś aplikacje, które nie do końca robią to, co powinny robić, po prostu zdarzają się dużo częściej, bo po pierwsze łatwiej wejść do sklepu, po drugie łatwiej już na danej platformie robić coś, czyli jak się dostaniemy, nasza aplikacja dostanie się na Androida, to łatwiej robić coś nie takiego, co powinniśmy robić, więc no stąd wynika po prostu ten problem. Google jest bardziej otwarty, jest bardziej przyjazny programiście, twórcy, no ale z tym, z tym też idzie to, że jego bezpieczeństwo jest po prostu trochę niżej i tutaj nie mówię teraz o takim bezpieczeństwie niskopoziomowym, bo na takim, na takim poziomie oczywiście jest, jest ok, jeżeli weźmiemy najnowszego flagowego Samsunga, to on nie jest jakoś bardziej niebezpieczny niż flagowy, najnowszy iOS. Oczywiście różnice występują, natomiast to nie jest tak, że do jednego to się pięciolatkę wkradnie, a do drugiego nie. I jedno i drugie jest, poprzeczkę ma wysoko. Natomiast jeżeli mówimy o samej platformie, właśnie o sklepach, to na pewno łatwiej wejść do Google'a, a przez to, że łatwiej, przez to, że platforma i sklep jest bardziej liberalny. No, to łatwiej łatwiej się prześliznąć oprogramowaniu, które nie, no nie zawsze robi to, co my byśmy chcieli, natomiast oczywiście Google też stara się temu przeciwdziałać, więc często są akcje, że na przykład ze sklepu znika, nie wiem, 15 tysięcy aplikacji, nie? No, może przesadziłem, ale że znika 500 aplikacji, i, i nagle czemu? A potem się okazuje, że, a no, bo tutaj była jakaś, co, coś w tych aplikacjach było nie tak, one robiły, co, coś nie halo, i Google wywala wszystkie, więc no nie jest tak, że Google się tym nie zajmuje, po prostu u Google to nie jest core biznesu core biznesu to jest wyszukiwarka i e, reklamy. A u Apple a core biznesu jest produkt. A jeżeli u Apple core biznesu jest produkt, no to mają e, większą, mm, większą wagę przyjmują, e, przywiązują do, do, do zabezpieczania tego produktu. Bo jeżeli przestanie ci się podobać produkt, to nie kupisz kolejnego iPhone'a. A, a jeżeli przestanie ci się podobać e, Android, no to możesz albo kupić iPhone'a, albo zostać przy Androidzie. Andrzej, na zakończenie, główne problemy bezpieczeństwa dla języka programowania, profilu aplikacji, nie wiem bibliotek, które są wykorzystywane, mechanizmów, czy są po prostu jakieś wzorce, które mówią tak wprost, tak? Jeżeli, wprost. jeżeli korzystasz z biblioteki X, to zwróć uwagę na Y, a w tym języku programowania należy zwrócić dodatkowo uwagę na tego typu paterny. E, Okej, okay, no to e, są... To nie, jest, to nie jest do końca tak, że mamy dla wszystkiego i cokolwiek byśmy sobie nie wyśnili, to, to mamy takie, takie rozwiązania, ale y, dobrze jest zacząć od tego, o czym już dzisiaj mówiliśmy, o top 10 O ASTOP10 listuje nie tylko 10 najpopularniejszych klas podatności, ale też listuje sposoby, jak można te podatności rozwiązywać. To jeszcze nie jest y, takimi faktycznymi radami albo po, z pokazaniem kodu źródłowego, ale są już takie gruby, wysokopoziomowe kierunki, że no, mógłbyś zacząć robić to i to i wtedy wtedy nie będziesz miał tej podatności. Dla przykładu SQL Injection i ci mówi, że no możesz korzystać z ORM-a. No i okej, okay, będziesz korzystał z ORM-a, to, to będzie okej. Okay. Następnie jest coś takiego jak OWASP Proactive Controls. To jest bezpośrednio dowiązane do, do top 10, które, no jak sama nazwa, kontrolki bezpieczeństwa, które można jakoś implementować. Kolejna rzecz, o której bardzo często ludzie zapominają albo w ogóle nie wiedzą, jest, jest taki projekt OWASP Cheat Sheets. Czyli ściągawki. I tutaj notabene jednym z głównych twórców OAF Cheatsheets jest Polak. Teraz kurczę, nie pamiętam jak ma na nazwisko, ale wiem, że ona nie Jakub. <ścoughs> ale tutaj jest Polakiem. Na GitHubie, jeżeli ktoś sobie wejdzie na sheets to będzie tam widział imię, nazwisko, więc nie ma co. A nie, to chyba jest Jakub Maćkowski, dlatego ten maciek gdzieś tam yy, w, głowie, w głowie czai. Przepraszam, yy, poprawię się na przyszłość. Natomiast jest Polak i. i, i... To jest takie notabene, natomiast te cheat sheets -y opisują właśnie dokładnie to, o czym powiedziałeś, typu mamy jakiś mechanizm, dla przykładu e, upload plików, no okej, okay, no to jeżeli implementujesz upload plików, no to zwróć uwagę na to, 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 to i to. I to są typowe błędy, które są przy upload'zie plików, ten, 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 ten i ten. I spróbuj ich nie popełnić, nie? Mamy, nie wiem, przetwarzanie XML'a, ok, to zrób to, 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 to e, i na te i te i te problemy powinien zwrócić uwagę. Więc cheat sheets są takim dokładnym przełożeniem typu robi jakąś funkcjonalność, bardzo dobrze jest wejść sobie na cheat sheets i zobaczyć, czy jest tam konkretna ściągawka dla funkcjonalności, którą robię. Bo też trzeba zdać sobie sprawę, że większość czasu, jaki poświęca programista na pisanie oprogramowania w typowej firmie, to nie jest wymyślanie koła na nowo, to jest po prostu implementowanie już jakiejś funkcjonalności, która, którą można zgeneralizować i która już pewnie gdzieś jest. Więc o ile oczywiście. Są firmy i programiści, którzy tworzą e, niestworzone rzeczy. To, jeżeli pracujemy w jakiejś średniej, mniejszej firmie, to najczęściej po prostu powielamy i, i też ok. Więc tutaj na naszą korzyść działa to, że możemy popatrzeć, jak inni to robili i możemy patrzeć, jak inni mówią nam, że ok, to nie powinieneś robić tego i tego i tego, bo to może potem cię ugryźć w tyłek. I na koniec jest jeszcze OASP ASV, czyli Application Security Verification Standard, który może nie mówi nam jasno. Jak, e, jak wyprowadzać, jak przeciwdziałać tym podatnościom, ale mówi nam znowu, co powinniśmy, na co powinniśmy zwrócić uwagę. No, on to mówi w takim kontekście, co powinniśmy zweryfikować. Więc, jeżeli mamy dla przykładu przetwarzanie wejścia, no to mamy całą sekcję OASPA ASVS i on mówi, OK, zweryfikuj to, to, to i to. I zweryfikuj, że jeżeli przyjmujesz dane, to robisz to i to. No, i to też możemy odwrócić jako programista, popatrz, aha, dobrze, no to ja przyjmuję dane, no to co powinienem zrobić? Aha, oni mówią, że powinienem zweryfikować, no czyli powinienem to robić. Skoro, skoro bezpiecznik powinien zweryfikować, że istnieje taki mechanizm, to znaczy, że ja jako programista powinien go stworzyć. Więc na ASVS też można popatrzeć, ale ASVS jest dość długi i jest specjalistyczny, więc może nie być po prostu tak przyjazny jak cheat sheets. Cheat sheets, czyli ściągawki, będą na pewno przyjaźniejsze w odbiorze dla, dla programistów. Więc zacząłbym od cheat sheetsów, a potem sobie zobaczę OASP Top 10, OASP Proactive Controls i OASP ASVS. Chociażby tylko po to, żeby mieć takie mentalne punkty, że coś takiego istnieje. Hasło dla słuchaczy na dzisiaj to OASP. Moim gościem w dzisiejszym odcinku był Andrzej Dejak, bezpieczny PL. Andrzej, wielkie dzięki za rozmowę i Twoją dzisiejszą obecność. Dzięki. I, i tak jak mówiłem na początku, bardzo się cieszę, że mogłem jeszcze raz pogadać sobie o bezpieczeństwie aplikacji, o moim jednym z ulubionych tematów. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.